Dzisiaj rozmawiamy o finale Ligi Europy, w którym zmierzą się Marsylia i Atletico Madryt. Ja jestem Mateusz, a to jest Kanapa Rezerwowy, na której analizujemy, opisujemy, przewidujemy i plotkujemy na tematy związane z piłką. Jeżeli chcesz być na bieżąco, chcesz wiedzieć, co w murawie piszczy, koniecznie kliknij przycisk subskrypcji. Końcowe rozstrzygnięcia w europejskich pucharach już na horyzoncie. Jutro późnym wieczorem poznamy triumfatora tegorocznej edycji Ligi Europy. W finowym spotkaniu zmierzą się Olympic Marsylia z Atletico Madryt. Oba zespoły podchodzą zapewne do finału z całkowitym przekonaniem o możliwości zgarnięcia trofeum dla siebie, jednak z nieco innych pobudek. Dla Marsylii może być to pierwsze od dawna poważne trofeum. Ten utytułowany klub nie ma ostatnio najlepszej pasy i tego rodzaju sukces z pewnością byłby przyjęty jako wielkie wydarzenie. Dla Atletico jest to tylko i wyłącznie swego rodzaju formalność. Wygrana będzie marnym pocieszeniem po niepowodzeniach w Lidze i Lidze Mistrzów, która jest turniejem adekwatnym dla poziomu zespołu Simeone. Ewentualna porażka zakończy sezon bez choćby jednego tytułu. Według bukmacherów zdecydowanym faworytem meczu będzie ekipa z Hiszpanii, jednak w głosowaniu kibiców na stronie UEFA wynik wciąż oscyluje w okolicach remisu. W fazie pucharowej Marsylia pokonała kolejno Bragę, Athletic Bilbao, Lipsk, a w półfinale Red Bull Salzburg. Zespół z Madrytu po odpadnięciu z Ligi Mistrzów trafił na Kopenhagę, Lokomotiv Moskwa, Sporting Lizbona, a w półfinale Arsenal. Kluczowi zawodnicy w Marsylii, Florian Thauvin, uniwersalny francuski ofensywny gracz, odżył po nieudanej przygodzie w Premier League i ma w tym sezonie fantastyczne statystyki, dzięki którym bez najmniejszej wątpliwości znajdzie się w drużynie sezonu ligi. Bardzo możliwe, że znów będzie mieć kilka ofert na zagraniczny transfer. W tym sezonie zagrał 50 spotkań i zanotował 25 goli i 13 asyst. W Lidze Europy zagrał 11 meczów, w których strzelił 3 gole i dołożył 2 asysty. Drugą największą gwiazdą jest Dimitri Payet. Ważny będzie bardzo pewny między słupkami Mandanda. Dużo zależeć może od Luisa Gustavo w drugiej linii. W Atletico Madryt Antoine Griezmann, lider i największa gwiazda Atletico, najprawdopodobniej będzie mieć w tym spotkaniu szansę na ostatnie trofeum w obecnych barwach. Wielokrotnie już mówiliśmy o potencjalnym transferze francuskiego napastnika. Na ten moment coraz więcej wskazuje na to, iż tak faktycznie będzie i były zawodnik Realu Sociedad jest pewien, że od nowego sezonu zakładać będzie inną koszulkę. W tym sezonie rozegrał 53 spotkania, w których zanotował 27 goli i 13 asyst. W Lidze Europy 7 spotkań, a w nich 4 gole i 2 asysty. Dodatkowo istotni będą dowodzący obroną Godin, momentami nie do przejścia Oblak, a także liderzy drugiej linii, czyli Koke i Saul. Spójrzmy, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o nieobecności. W Marsylii najprawdopodobniej zagra Mitroglou. Znacznie większym problemem będzie zastąpienie podstawowego stopera, wraz z Liczyka Rolando. W Atletico brakuje Jimeneza, a także Vitolo. Choć znajdują się w kadrze i według niektórych doniesień istnieje szansa, że będą do dyspozycji szkoleniowca w czasie spotkania. Ciekawostką jest fakt, iż czwartym arbitrem będzie w tym spotkaniu Szymon Marciniak. Jako główny rozjemca wystąpi doświadczony Björn Kuipers. Oba zespoły mają w tym meczu swoje argumenty. Ofensywna gra Marsylii będzie mieć jednak wiele problemów ze ścianą, jaką będą w stanie ustawić Los Colchoneros. Minimalistyczna taktyka Atletico sprawdza się wielokrotnie. Trudno zatem zakładać scenariusz, w którym w meczu decydującym o zdobyciu pucharu Simeone pozwoliłby na rozluźnienie i bardziej otwartą grę. Wydaje się, że wszystko będzie zależeć od odwagi Marsylii. Jeżeli będzie grać ona rozważnie, spokojnie, o wyniku zadecydować może pojedyncza bramka. Jeśli jednak będzie atakować większą liczbą piłkarzy, tym samym pozostawiając miejsce do szybkich ataków Atletico, spotkanie może okazać się dynamiczne i zdarzyć może się kilka zwrotów akcji. Finał, a zatem nie ma już miejsca na błędy. Na papierze faworytem wydaje się być Atletico, ale Marsylia na pewno ma tutaj spore szanse. Kto jest waszym faworytem? Komu kibicujecie? Czekam na opinie i komentarze. Już niedługo kolejne materiały, prosto z kanapy rezerwowych.